na naszym pierwszym spotkaniu wykonałem telefon do pana Jana. Przedstawiliśmy mu, co chcemy zrobić. Pan Jan do chwili wahania zgodził się za to. Nieodpłatnie. Nieodpłatnie, tak jest. Za to panie Janie serdecznie dziękuję. Przyjdziemy. Zapraszam. Karnet ma. Także myślę, że to będzie fajna pamiątka dla kibiców, dla kolekcjonerów. O samym banknocie, o metodzie powstawania, o projekcie, to państwo z tymi banknoty pamiątkowe powiedzą, pan Szymon i Także dziękuję. Czekając na mikrofon albo na zasilenie do mikrofonu, panie Szymonie, czy głos donośny wystarczy tak. Się bez mikrofonu? Głos mam donośny. Jak chciałbym, żeby... Bo teraz po genezie, po powstawaniu, tak. Jak powstają banknoty, skąd one wychodzą, jaką drogę przebędą od punktu A do B, kiedy trafią do kibiców i kolekcjonerów radoszczańskich, że będziemy mogli je fizycznie trzymać w ręku i cieszyć się, bo te banknoty widzimy oczywiście na monitorze oraz widzimy na sztalugach. Bardzo proszę do wypowiedzi pana prezesa Szymona i współpartnera pana Macieja. Najważniejsza rzecz, jeszcze raz chciałem podziękować panu Janowi, panu Gierowi, że zgodził się, aby jego wizerunek znalazł się na banknocie pamiątkowym 0 euro, ponieważ to była dla nas bardzo ważna decyzja i kluczowa sprawa. Tak jak pan prezydent i pan prezes RKS powiedzieli, jest to niesamowity nośnik reklamowy, marketingowy, ponieważ tak naprawdę mówimy o pierwszym banknocie pamiątkowym 0 euro poświęconym klubowi piłkarskiemu. Jest to pierwszy banknot piłkarski w Polsce. Takiego banknotu jeszcze nie mieliśmy, także tym bardziej jestem zadowolony i zaszczycony, że jako radoszczanin ten pierwszy banknot będzie mógł właśnie zostać wypróbowany w Radomsku. I tutaj proszę państwa, jeżeli chodzi o genezę projektu, to sama koncepcja powstała 5 lat temu we Francji. Pan Ryszard Fejl, Francuz, wymyślił w 2015 roku taki koncept, aby promować zabytki turystyczne, jakieś atrakcje, eventy wielkiej osobistości poprzez tego typu pamiątki kolekcjonerskie, jak banknoty. Pomysł ten spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem we Francji. W pierwszym roku można powiedzieć, to było już kilkaset emisji. Francja, wiadomo, jest to państwo, gdzie mamy bardzo dużo zabytków, bardzo dużo zamków. I później ten projekt zaczął rozlewać się, można powiedzieć, w Europie. W różnych państwach te banknoty powstawały, były emitowane w Niemczech. W Niemczech mamy takich emisji rocznych kilkaset. Również Czechy, Słowacja. Mamy emisję także w takich państwach jak Austria, Szwajcaria, Benelux. Także tutaj mamy szeroki wachlarz emitentów. W tamtym roku, w 2019, pod koniec zrobiliśmy pierwszą premierową emisję ZRL Warszawa. Była to emisja, można powiedzieć, taka testowa na sprawdzenie produktu. Przerosło nas to bardzo, jeżeli chodzi o zainteresowanie, ponieważ emisja była w niedzielę 24 listopada podczas czwartej warszawskiej giełdy kolekcjonerskiej, a kolejki ustawiały się już dzień wcześniej. Także mieliśmy gości nie tylko z Polski, ale też z zagranicy, ponieważ